Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek Stone i witam was w czwartym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przejechaliśmy przez całe królestwo i dostaliśmy się do Damaszku, który widać tam właśnie na horyzoncie. Chciałem jeszcze tylko dodać, że mam włączony wiatrak i mam nadzieję, że nie będzie go mocno słychać, no ale jest po prostu tak gorąco, że nie da się wytrzymać, szczególnie że przy komputerze, który dosyć mocno nagrzewa powietrze w pokoju. Tak więc niestety wiatrak musi być włączony i tak go dam na najniższy obrot, żeby tego nie było słychać. Jeszcze także muszę dodać, że niestety mam rozładowany telefon i nie mam stopera, musiałem użyć drugiego, na którym po prostu stopera nie mam i nie chcę mi się go teraz ściągać, dlatego też ja mniej więcej wiem, do którego momentu będziemy grać. Jest teraz 12:10, czyli gram gdzieś tak do około 35. Dobra, tak więc co, lecimy już do Damaszku. I właśnie musimy teraz się do niego dostać, żeby zabić jednego z naszych celów, jakiegoś tam chyba kupca z tego co pamiętam. No i tutaj właśnie widzimy Damaszek. Całkiem pokaźne miasto. I za chwilę do niego wjedziemy. Jednak zanim to zrobimy, będziemy musieli tutaj właśnie pomóc dla jednego z mieszkańców, ponieważ, no, żołnierze go, że tak powiem, trochę napastują, dlatego też przechodzimy w tryb walki i lecimy z nimi walczyć troszeczkę. Szkoda, że nie mamy kontry, bo jednak kontry są dosyć OP. Okej, dobra, jeden poszedł. No, come on. Tak i tak. Dobra, widzę, coś mi strasznie nie idzie. Dobra, broń się i teraz. No, come on, zabij go. Okej, dobra, zablokowałem się i zabity, super. Dobra, tak więc przeciwnicy pokonani. I teraz musimy pogadać z tym człowiekiem. Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. No, tak więc właśnie pomogliśmy do jednego z mieszkańców Damaszku. No i dzięki temu, wykorzystując taką oto grupę mnichów, będziemy mogli wtopić się w tłum, dzięki czemu przejdziemy po prostu przez strażników, ponieważ oni by nas do tego miasta nie wpuścili. Dlatego też naciskamy A, no i on automatycznie będzie właśnie szedł za tą grupką uczonych, jako niby że uczony, tylko że z mieczem i sztyletami na plecach, chociaż tego sztyletu nie ma, ale jeszcze trochę i będziemy go mieli, to już wam mogę powiedzieć. Tak więc w tym momencie wchodzimy do Damaszku, no i jak za chwilę zobaczycie, strażnicy nawet na nas nie zareagują i pozwolą nam wejść bezpiecznie do miasta. Dzięki czemu będziemy mogli kontynuować nasze śledztwo i spotkać się z Rafikiem, który po prostu da nam informację, gdzie zacząć szukać informacji o naszym celu. No tak więc jak widzicie, zejdą nam nawet z drogi, żebyśmy się nie musieli przypychać. No i za chwilę będziemy w mieście. Jeszcze przejdziemy obok tych strażników i będąc gdzieś mniej więcej przy tym tutaj straganie, wyjdziemy już z tej grupki mnichów, dzięki czemu znajdziemy się już bezpośrednio w mieście. Oj, okej, dobra, myślę, że tutaj już mnie nic nie powinni zrobić. Tak więc dobra, udało nam się przejść. No i mam tutaj jeden punkt widokowy, do którego pójdziemy i tak około połowę tego odcinka spędzimy na eksploracji, a połowę na tym, aby przejść trochę misji głównej. Chciałbym właśnie jeszcze tylko was zapytać, czy chcielibyście, abym eksplorował poza odcinkiem, czy na odcinku, ewentualnie właśnie tak na przykład pół odcinka to jest eksploracja, pół to jest misja główna. Myślę, że tak jest całkiem spoko, ale chciałem się was zapytać o zdanie, tak więc możecie napisać, czy wolicie eksplorację na odcinku, czy po prostu poza odcinkiem, żebym ja sobie sam pobiegał trochę po mieście, pozbierał flagi oraz właśnie posynchronizował punkty, oraz także pewnie pomagał mieszkańcom, ponieważ to jest taka jakaś aktywność poboczna jednak. Ale w każdym razie w tym momencie wchodzimy już na górę i zsynchronizujemy pierwszy punkt. Tak więc do góry, no i zsynchronizujemy. No i okej, zsynchronizowany, tak więc teraz skaczemy. No i tutaj już, jak widzicie, mamy śledztwa dostępne, jednak ja najpierw chciałbym się udać właśnie tutaj do Rafika, żeby to on nam zlecił poszukiwanie, a teraz pójdziemy jeszcze chyba te 4 punkty, czy 3? 3 punkty. Jeszcze zrobimy ten punkt i ten punkt. A następnie pójdziemy właśnie tutaj do biura. Myślę, że to jest całkiem spoko plan, tak więc wypchnijmy się na ten
budynek i po prostu pójdźmy po dachach, ponieważ tutaj widzicie, czasami będą jeszcze flagi. Wow, jak mi zależyło gra na chwilę. Mamy flagę Saracenów, ale w każdym razie my lecimy dalej. Okej, i teraz to jest ta wieża, tak? Chyba tak. No, come on, wspinaj się. Tylko może bardziej z tej strony chyba. Nie, też nie z tej strony. Gdzież tu jest zaczęcie tego parkouru? Mi by się wydawało, że tu. O właśnie, dobra, teraz zaskoczyło. Ale już widzę, wyżej nie wejdzie. Super. Dobra, czyli teraz jest pytanie. Aha, dobra, chyba muszę zrobić tak. I teraz jak skoczę tu, to będę mógł wyjść wyżej. Dobrze. Dzisiaj także zaznaczę, że tego samego dnia, którego to nagrywam, właśnie jadę do babci i do dziadka, dzięki czemu prześlę te zaległe filmy. Ten jest właśnie nagrywany już na zapas. Jest to film, który widzicie w niedzielę. Tak, to jest film na niedzielę. No i będę miał teraz tygodniową przerwę właśnie od Assassin's Creed'a, dlatego piszcie w komentarzach pod tym filmem bądź poprzednim, czy wolicie właśnie eksplorację na odcinku, czy poza. Jeszcze w sumie mam jeden temat do pogadania, tak póki eksploruję, to znaczy potrzebuję pomocy w biciu kilku trofek właśnie w Assassin's Creed Unity na PS4, tak więc jeżeli ktoś z waszych znajomych lub właśnie ty masz PlayStation i grę Assassin's Creed Unity, to naprawdę chciałbym, żebyś się ze mną skontaktował, najlepiej przez YouTube'a, ewentualnie Facebooka, do którego link jest w opisie. I żebyśmy się mogli umówić na wbijanie trofek związanych z trybem współpracy, czyli 10 zsynchronizowanych zabójstw oraz używienie partnera. Oraz także, jeżeli by ktoś chciał, to również przejście przynajmniej raz wszystkich misji kradzieży i misji współpracy, ponieważ to też możemy zrobić we dwóch, ja to mogę zrobić sam, no ale jednak w kobie byłoby dużo łatwiej. Tak więc jeżeli ktoś ma, ewentualnie z waszych znajomych, to niech powiedzcie im, żeby się ze mną skontaktowali właśnie przez YouTube'a. Ewentualnie niech mnie dodadzą do znajomych na PSN-ie. Mój PSN to jest TheRomanX100, pisany z dużej litery. No i po prostu wtedy zaproszcie mnie do znajomych, jakoś się dogadamy. Dodam też, że nie mam żadnych słuchawek z mikrofonem, ani w ogóle słuchawek takich do telefonu za bardzo, które mógłbym podłączyć do PlayStation, dlatego też byśmy musieli gadać przez Skype'a, ewentualnie TS-a, ale jak na TS-a, to ktoś by albo musiał postawić serwer, albo znaleźć jakiś darmowy, tak żebyśmy mogli po prostu dobrze gadać, szczególnie do tych zsynchronizowanych zabójstw, ponieważ no, tam jest bodajże dopuszczalna różnica pomiędzy wiecie, kliknięciem, żeby zabijał jednej sekundy, tak więc to nie jest dużo. No i dobrze by było właśnie, kiedy byśmy mogli gadać, wtedy wiecie, 3-4x i zabijamy, tak? I tak 10 razy i by się to wbiło. Tak więc jeżeli ktoś ma PlayStation, ewentualnie z waszych znajomych, niech do mnie pisze, ja z chęcią zagram. No i przez tą moją gadkę właśnie skończyliśmy oplatywać wszystkie punkty widokowe, jakie miałem w planie, tak więc teraz idziemy już do biura. Od razu wam powiem, że wejście do biura znajduje się na dachu, dlatego też od razu wejdę, żeby potem nie mieć żadnych problemów. I po prostu już teraz przebiegniemy się do naszego biura, pogadamy z Rafikiem i będziemy wykonywać już misję główną. Dobra, tak więc mam biuro synów. Zaskocz. Okej, no i dobra. Tak więc znajdujemy się już w biurze. Altairze, dobrze cię widzieć. I to w jednym kawałku. Ciebie również, przyjacielu. Przykro mi z powodu tych kłopotów. To nic takiego. Prawdę mówiąc, było tu już kilku twych braci. Och, gdybyś słyszał, co oni mówili. Jestem pewien, że zabiłbyś ich na miejscu. Nic się nie stało. Tak, nigdy nie byłeś zwolennikiem kodeksu, prawda? To wszystko? Przepraszam, czasami się zapominam. Co sprowadza cię do Damaszku? Niejaki Tamir. Al-Mualimowi przeszkadza jego działalność. Mam ją zakończyć. Teraz powiedz mi, gdzie go znajdę. Chyba pamiętasz, jak trzeba tropić wroga. Oczywiście. Trzeba się dowiedzieć, gdzie i kiedy będzie. Ale takie rzeczy są dobre dla... Rozumiem. Idź i przeszukaj miasto. Dowiedz się, co planuje i gdzie pracuje. Przygotowanie to klucz do zwycięstwa. Co możesz mi o nim powiedzieć? Tamir zarabia handlem na czarnym rynku, więc twoim celem powinna być dzielnica targowa. Radzę ci poszukać w następujących miejscach. Na Małym Suku, na północny wschód stąd, w Medresie na wschód oraz w ogrodach na południe od biura. Skup się na tych miejscach, a powinieneś dobrze go poznać. Rozumiem, że po wszystkim mam do ciebie wrócić. Tak, wróć do mnie. Dam ci znak Al-Mualima, a ty dasz nam życie Tamira. Jak sobie życzysz. Pamiętaj, Altairze, jeśli wpadniesz w tarapaty, a miasto zwróci się przeciw tobie, wróć do biura. Mogę cię skryć przed burzą.
Pamiętaj jednak, że jeśli wrogowie będą zbyt blisko, me drzwi pozostaną zamknięte, póki ich nie zgubisz. Rozumiesz? Tak. Wpuszczenie tu wroga zagroziłoby bractwu. Dobrze więc. Ruszaj. Dobra, tak więc już dostaliśmy zezwolenie na to, żeby rozpocząć śledztwo. Tak więc lecimy właśnie dowiedzieć się czegoś o naszym celu. No i w tym celu oczywiście musimy wyjść z biura. I tak, zaczniemy od czegoś, co jest blisko, czyli od pobicia, tak? To jest przesłuchanie, tak, czyli pobicie. Czyli mamy iść w tą stronę, no to lecimy tak naprawdę, nie ma co się obijać. Ponieważ nie ma co tracić czasu na jakieś zbytnie gadanie. Dzień dobry. Dobra, tak więc posłuchajmy, co on tam ma do powiedzenia. Fortunne dla wszystkich, każdy miał coś, czego poszukiwał drugi. Niektórzy mówią, że gdyby nie Tamir, ludzie Salahadina z pewnością zwróciliby się przeciwko swemu panu. Być może wygralibyśmy bitwę dzięki temu człowiekowi. On tam coś mówił o właśnie o naszym celu, jednak nie było nam dane posłuchać wszystkiego, co mam do powiedzenia. W każdym razie ja już się odsunę od ciebie, a ty idź do jakiejś uliczki, gdzie będę mógł ci wklepać troszeczkę. Nie patrz się na mnie. To ja wiem, że jestem seksowny, ale bez przesady. Dobra, idźmy za nim. I jak wejdzie tam na prawo, będziemy mogli go już spokojnie pobić, tak żeby nikt się na nas nie rzucił. Mam pięści, okej. Okay. Dzień dobry. Nędzna szumowino! No, come on. Ej, no blokuj się. Wejdź w tryb walki. Teraz mu zarąb. No, nie, ale nie on tobie, tylko ty mu. Dobra, ała. Nie umiem się bić w tej grze. O Jezu, zaraz zginę. Okej, dobra, na szczęście nie. Wydaje mi się, że sporo wiesz o Tamirze. Powiedz mi, co planuje. Wiem tylko to, co opowiadam, nic więcej! Nie mam zatem powodów, aby zostawiać cię przy życiu, skoro nie możesz mi zaoferować nic w zamian. Czekaj! Jest jedna rzecz. Mów dalej. Ostatnio jest dość zajęty. Nadzoruje produkcję ogromnej dostawy broni. Co z tego? To broń dla Salahaddina. To mi w niczym nie pomoże, co oznacza, że nie pomoże i tobie. Nie, czekaj, posłuchaj. Nie dla Salahaddina. Dla kogoś innego. Herb na broni jest inny. Nieznany. Wygląda na to, że Tamir wspiera kogoś innego. Lecz kogo, nie wiem. To wszystko? Tak. Powiedziałem wszystko, co wiem. Zatem musisz odpocząć. Dobra, tak więc informacje wyciągnięte. On, że temu Salahaddinowi, czy jak on tam się nazywał, nic nie powie, ponieważ no, daliśmy mu spokój ducha, czy coś w tym stylu. Dobra, idziemy teraz zrobić wyścig do informatora, czego jeszcze nie robiliśmy. A polega to na tym, że po prostu spotkamy się z jednym asasynem, jednak on powie, że drugi asasyn, który znajduje się w innym miejscu, może mieć dla nas informację o naszym celu, no a my w tam określonym czasie będziemy musieli po prostu do niego dobiec i z nim pogadać. Tak więc jest to taki mały wyścig. Tak więc najpierw musimy się dostać właśnie do tego informatora, który dla nas informacji nie ma, no i oczywiście z nim pogadać. Pokój i bezpieczeństwo, Altairze. Podobno szukasz informacji, które pomogą ci zgładzić Tamira. Obawiam się, że nie mam nic dla ciebie. Bahir może coś mieć, chyba jest w okolicy. No, czyli tak jak mówiłem, musimy dostać się do drugiego informatora, który znajduje się gdzieś tam trochę dalej. No i wyciągnąć z niego troszeczkę informacji, ponieważ on tam zrobił jakiś zwiad i czegoś się dowiedział o naszym celu. Tak więc przejdziemy sobie tutaj po tych belkach, myślę, że tak będzie chyba najszybciej. I bo musimy teraz skręcić tutaj. Ocalenie mieszkańca, dobra, no nie chcemy się tego na razie robić, wiadomo, teraz robimy misję, tak więc nie będziemy robić czegoś, co jest poboczne. O Boże, Jezu, już myślałem, że spadnę, na szczęście się tak nie stało. Teraz przejdziemy sobie tutaj już na drugą stronę, no i mamy naszego asasyna. Wysłali zatem ciebie, co? Ciekawy wybór, choć nie mnie to oceniać. Rafik kazał mi obserwować suk, w którym urządził się Tamir. Oto czego się dowiedziałem. W okolicy południowo-wschodniego wyjścia z suku zbiera się grupa rozrabiaków. Nie lubią się ze strażnikami. Znajdź sposób, aby zaskarbić sobie ich przychylność. A z pewnością ci się przysłużą. Okej, okay, tak więc będziemy mieli dostępne wsparcie, tak mi się wydaje. A w tym momencie idziemy podsłuchać właśnie tutaj kogoś, żeby się dowiedzieć jeszcze czegoś o tym naszym celu. Salahaddinie, tak? Bo tak on się chyba nazywał. Dobra, tak więc zaczynam podsłuchiwanie. To chyba nie ty. Aha, bo w ogóle podsłuchiwanie to muszę zrobić z ławki. Ale na szczęście ławkę mam tutaj oczywiście w pobliżu, tak więc siądziemy sobie na nią. Cyk. Teraz nabierzemy nasz cel, czyli tamtych dwóch.
No i podsłuchamy. Mówię, że to szczury. Nie, to dzieci, słyszę ich śmiechy. Szczury czy dzieci, tak czy owak ten hałas nie sprzyja handlowi. Ktoś musi wspiąć się na te belki i zrobić z tym porządek. Ciekawe, jak się tam dostają. Pewnie przez centralny dziedziniec. Powinniśmy poprosić straż, by się tym zajęła. Ha, oni są zbyt zajęci polerowaniem tyłka swego pana. Dobra, tak więc dowiedzieliśmy się, że można po belkach dojść gdzieś bliżej naszego celu, żeby łatwiej było go zabić. Tak więc jest to całkiem przydatna informacja. No a w tym momencie pójdziemy już właśnie... O Jezu, zrzuciłem dzban, to nic. W każdym razie teraz pójdziemy okraść kogoś, żeby wykraść coś. Tak, to było bardzo mądre stwierdzenie. Okradamy kogoś, żeby coś wykraść. Jestem bardzo mądry i jestem bardzo mądry. Tak więc biegniemy, bo już trochę mi odwala. Trochę. Tylko, na szczęście, tylko trochę. Dobra. Ile to jeszcze do tego? 70 metrów, kurde, nie chce mi się biegać po tych ulicach, bo w tej części to jeszcze było jednak dużo wolniejsze niż te dachy. W późniejszych częściach, tak od trójki, to już po dachach się naprawdę nie opłacało biegać, bo było to dużo wolniejsze niż po ulicach. Ponieważ już wtedy ulice były szersze, no i było ich więcej, tak? A teraz, jeszcze w tych czasach, właśnie w jedynce, te ulice były dosyć wąskie, przez co ciężko się biegało. Dobra. Pogadajmy, znaczy podsłuchajmy. Rozumiesz? Tak. Mam dostarczyć list twojemu znajomemu kupcowi. Wiesz, z kim się spotkać? Z tym samym człowiekiem, co zawsze. Nie waż się zdradzić mojej obecności w tym mieście. Mamy wiele oczu, wiele uszu. I wiele rąk zdolnych uciszyć tych, którzy za dużo mówią. Dobrze to wiem. Masz moje słowo. Dobrze. Nie zwlekaj więc. Czas ucieka. Tak więc będziemy musieli wykraść jakiś list, który ten gościu dał dla tego kupca. Tak więc po prostu podejdziemy do niego. Siema. Okej, dobra. Czy ja ci chcę coś zrobić, a co cię tylko okraść? Weź, idź sobie. Dobra, teraz musimy pójść za nim. Mam wiele rzeczy, zbyt wiele rzeczy. No dobra, dobra. Okej, kradniemy. Okej, dobra. Udało się. List świadczący o tym, że Tamir przygotowuje dużą dostawę. Jeszcze nie wiem dla kogo, podejrzewam, że dla templariuszy. Dobra, tak więc w sumie wszystko zrobione. Mamy 26 po, czyli jeszcze trochę mi brakuje do tego, dlatego może po drodze jeszcze sobie synchronizujemy ten jeden punkt i dopiero wtedy pójdziemy do biura, ponieważ myślę, że tak będzie jednak najlepiej. Żeby wtedy po prostu były te na pewno te 25 minut. No niestety, tak jak mówiłem, nie mam stopera. Tak więc no nie mam dokładnego czasu, ale w miarę taki przybliżony mam, dlatego to dla mnie problem. Czy to już ta wieża? Nie, to chyba jeszcze nie ta wieża. Nie, to jeszcze nie ta wieża. Musimy przejść gdzieś dalej, ponieważ to już chyba zsynchronizowaliśmy parę minut wcześniej. No a teraz właśnie przejdziemy do tej drugiej wieży, która znajduje się gdzieś tutaj, dlatego zaczniemy się już wspinać. O, wejdziesz tędy? Wejdziesz, nie wejdziesz? Wejdziesz chyba. Wejdziesz, okej. Okay. No, dawaj, do góry. Cyk. No, wchodź, what the fuck. Okej. Okay. Na szczęście nie spadłem. I tutaj gdzieś mam punkt widokowy właśnie na tej tutaj małej wieży. Nie tu. Altair, wyjdź. Oho, coś się zbagowało, ale na szczęście wyszedł. Dobra, wejdziemy na ten punkt widokowy, potem pójdziemy właśnie już do naszego biura i skończymy odcinek, ponieważ wtedy będzie mniej więcej 25 minut, nie wiem czy na pewno, ale coś koło tego. A jak film będzie nieco krótszy, powiedzmy 2 minuty, to nic się myślę nie stanie. Dobra, jesteśmy, tak więc do góry. No i synchronizujemy. No i dobra, tak więc co, skaczemy. Jump. Czyli mamy już prawie połowę punktów. Nie da się idealnie połowy, ponieważ jest ich 9. O, tu w ogóle jeden pominąłem. Aha, super, jeden punkt pominąłem. Dobra, mamy jeszcze dosyć sporo czasu na ten odcinek, dlatego przejdziemy się do tego punktu i dopiero potem pójdziemy do biura, ponieważ jakimś cudem go przegapiłem, nawet nie wiem jak. Ja miałem go zrobić zamiast właśnie tego, co teraz zrobiłem. No ale trudno, zrobimy, będziemy mieli po prostu więcej punktów zaliczonych. No, come on. To jest gdzieś 100 metrów stąd, tak więc jeszcze trochę będę musiał przebiec. No, nie baguj się chociaż. No, o, myślałem, że tam doleci. Szkoda, że tam nie doleciałeś, ale trudno. 75 metrów do celu i za chwilę będziemy mogli gdzieś tutaj zacząć się wspinać, chyba, zaraz zobaczymy.
tam robią coś z mieszkańcem. Mieszkaniec po prostu potrzebuje pomocy, jednak nie będę do niego iść, bo mi się nie chce. Chcę się tylko wspierać na ten punkt. Oczywiście tu nie mogę, super. Ale tu już chyba będę mógł, tak jest. I teraz sobie przejdziemy tu. I lecimy dalej i to już gdzieś tutaj, tak więc zacznę się może wspinać akurat tutaj, ponieważ chyba tak będzie najszybciej. No, do góry. No i okej, żeby tylko nie skoczył. Okej, dobra, czyli teraz się wepchniemy jeszcze tylko na tą wieżę. Pójdziemy do biura, pogadamy z Rafikiem, a jak się dogadamy właśnie z nim, żebyśmy dostali pozwolenie na zabicie tego gościa, to wtedy już w następnym odcinku pójdziemy go właśnie zabić, a w tym po prostu to będzie na tyle. Tak więc najpierw musimy właśnie zsynchronizować ten punkt, tak więc oczywiście klikam Y, no i synchronizuję. I to będzie już ponad połowa punktów w tej dzielnicy, tak więc całkiem spoko. No i okej, tak więc skaczemy. No skacz. Dziękuję. No i teraz już tylko dojdziemy do biura, które jest gdzieś tam, 100 metrów równo. Dobra, tam nie mów mi o takich rzeczach, ponieważ mnie to za bardzo nie obchodzi. No, come on, come on. Szkoda, że w tej grze nie ma szybkich podróży, bo jednak by się na przykład teraz przydało szybko przenieść do biura, no ale no niestety wtedy jeszcze no nie dodali tego w Assassin's Creedach, Boże, nie umiem mówić. Ale znajdujemy się już przy biurze, tak więc schodzimy na dół. No, zejdź, okej. Okay. No i gadamy z Rafikiem. Altairze, witaj, witaj. Zrobiłem, co kazałeś. Teraz daj mi znak. Wszystko po kolei. Powiedz mi, co wiesz. Tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na suku Al-Silah odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. Niech stanie się wola Al-Mualima. Odpocznij tu, zanim się przygotujesz. Dobra, tak więc dostaliśmy pozwolenie, no i w tym momencie musimy chwilę poczekać, aż odbędzie się ta transakcja. Czyli, no, mogę stąd wyjść, come on. Dziękuję. Tak więc przewinianie pamięć do późniejszego wydarzenia, tak to miało być. Tak więc chwilę tutaj odpoczęliśmy, no i w tym momencie możemy iść już właśnie zabić Tamira. To nie był Salah ad-Din, tylko Tamir. To przepraszam za moje wcześniejsze błędy. Jednak co, to by chyba było na tyle w tym odcinku, chociaż jest godzina dopiero 31 po, dlatego może jeszcze jak jesteśmy w miarę blisko, to wyciągniemy ukryte ostrze i zeskoczymy, a nie zeskoczymy, bo nie mogę, super. Dobra, chwilę. Czego chcesz? Dzień dobry. Dobra, nie wyszło trochę. Do tego też walczymy. Oj, nie bij mnie. No, come on. Dobra. Dawaj, ciężki atak. Okej, okay, super. Kolejny ciężki. I następny ciężki. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck. No, come on. Zabij go. Okej. Okay. I teraz ciebie jeszcze. No, gin, dziękuję. Tak więc pogadajmy z tym mieszkańcem. Ocaliłeś mnie. Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu. O nie, co tu się stało? Dobra, tak więc udało nam się właśnie uratować kolejnego mieszkańca. O nie, co tu się stało? Czyli tak naprawdę kolejna aktywność poboczna zaliczona. No i to by chyba było na tyle w tym odcinku. Jeszcze może wepchnę się na jakiś dach, żeby był ładniejszy widok. Tylko no nie bardzo mam tutaj to uskutecznić. Aha, już mi coś goni. Fakt, dobra, uciekam chyba. Nie chcę mi się z nim walczyć już. Więc ucieknę sobie po prostu tutaj może na dach. Mam nadzieję, że mnie nie zrzuci, jak będzie rzucał tymi kamieniami. Ponieważ tak właśnie przypomniałem sobie, że nie rzucają kamieniami. Dobra, tak więc jeszcze się schowamy na ogródku, tak, bo tak to się nazywało. Tak więc musimy chwilę poczekać, aż znikniemy. No i super, udało się. Znowu mam jakiegoś dziwnego laga. Come on! Gro! Coś gra zdecydowanie się psuje. Mam nadzieję, że ja w ogóle teraz... Ho? Chyba mi się skraszowała gra.
Nie wiem, czy to się teraz nagrało. Jednak skraszowała mi się gra. Tak więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie mnie do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.